Egipt zakupił rekordowe ilości zboża z Rosji. Ewa Zajączkowska wystąpiła przed Urszulą von der Leyen. Minister rolnictwa pojechał na Podlasie. Rolnicy zorganizują kolejny protest na jesień. Wielki test mierników wilgotności. Egipt zakupił największą partię pszenicy oferowanej przez Rosję od początku wojny na Ukrainie. Cena była prawdopodobnie poniżej minimalnej. Egipska rządowa agencja do spraw zaopatrzenia w żywność nabyła na wtorkowym przetargu 770 tysięcy ton pszenicy, głównie pochodzenia rosyjskiego, informuje Reuters. To największy zakup od 2022 roku, kiedy to ceny zboża oferowanego przez Rosję spadły. Wielu kupujących zbojkotowało rosyjską ofertę po ujawnieniu, że zboże zostało w rzeczywistości ukradzione z Ukrainy. Egipt zakupił 720 tysięcy ton pszenicy rosyjskiej i 50 tysięcy ton pszenicy bułgarskiej. Rosyjska oferta była najtańsza w przetargu, a handlowcy uważają, że Rosja nie nalegała na osiągnięcie nieoficjalnego minimalnego poziomu cen eksportowych. Nieoficjalny poziom cen minimalnych, zdaniem uczestników rynku, jest ustalany od zeszłego roku przez rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. W ten sposób próbuje ono wyhamować eksport pszenicy z Rosji i powstrzymać wzrost krajowych cen mąki i chleba. Ile Egipt zapłacił za pszenicę z Rosji? Według Reutersa zakup był największym dokonanym w ramach jednego przetargu od czerwca 2022 roku. Dwa źródła poinformowały wcześniej agencję Reuters, że przedstawiciel Egiptu spotkał się w zeszłym miesiącu w Moskwie z rosyjskimi urzędnikami, prawdopodobnie omawiając jeszcze większe zniżki na sprzedaż zboża. Egipt, największy importer pszenicy na świecie, zazwyczaj w dużym stopniu polega na imporcie z Rosji. Jednak od dwóch lat kraj ten boryka się z niedoborem waluty obcej. Pod koniec lutego udało mu się pozyskać znaczne fundusze od Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych organizacji. W ostatnich miesiącach Egipt kupował pszenicę od tańszych dostawców. Decyzja rosyjskiego rządu o rezygnacji z minimalnej ceny wydaje się być mile widzianym posunięciem w obliczu kryzysu finansowego w Egipcie, stwierdził jeden z handlowców. Osłabienie ceny minimalnej pozwoliło na negocjacje, jakich od dawna nie widzieliśmy w egipskich przetargach, dodał rozmówca agencji Reuters. Strony nie ujawniły, po ile Egipcjanie kupili rosyjskie zboże i w jakiej walucie za nie zapłacą. Ewa Zajączkowska w swoim pierwszym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim wygłosiła mowę skierowaną prosto do Ursuli von der Leyen. Ewa Zajączkowska-Hönig. Pani przewodnicząca, szanowni europosłowie, pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest pani twarzą wszystkich unijnych, klimatycznych wariat, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Podczas swojej prezydencji w Radzie Unii w 2025 roku Polska będzie dążyć do dalszego przeglądu Zielonego Ładu oraz przedstawi swoje propozycje dotyczące współpracy handlowej z Ukrainą, zapowiedział w czwartek w Białymstoku minister rolnictwa Czesław Siekierski.
Minister spotkał się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z rolnikami z Podlaskiej Izby Rolniczej. Przypomniał, że po protestach rolników Polska przedłożyła Unii Europejskiej ich problemy związane z Europejskim Zielonym Ładem i opłacalnością produkcji. Dodał, że w pierwszym półroczu przyszłego roku Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii i w tym czasie będzie przedstawiać dalsze propozycje dotyczące Zielonego Ładu oraz współpracy z Ukrainą. Chcemy wnieść swoje propozycje dotyczące dalszego przeglądu Zielonego Ładu oraz zasad współpracy Unii z Ukrainą, zwłaszcza w zakresie liberalizacji handlu, ponieważ wiemy, jakie potężne możliwości i potencjał ma rolnictwo ukraińskie. Chcemy wpłynąć na negocjacje Unii z Ukrainą w sprawach bieżących oraz przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską, powiedział Siekierski na konferencji prasowej. Konkretów tych propozycji nie podał. Dodał, że Polska chce, aby jej głos był znaczący i aby przedstawiane argumenty miały, jak to określił, istotną siłę merytoryczną w kontekście obecności w Unii. Podpisane przed kilkoma tygodniami przez Polską Izbę Mleka i Związek Przetwórców Mleka Ukrainy Memorandum o Współpracy wywołało niepokój niektórych podlaskich rolników. Obawiają się, że ucierpi na tym podlaskie mleczarstwo, które jest wiodącym sektorem w Polsce. Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło powiedział dziennikarzom, że sytuacja w mleczarstwie generalnie się pogarsza. Ceny skupu spadają, a mleczarnie również mają problemy ze sprzedażą swoich produktów po opłacalnych cenach, zauważył. Dodał, że rolnicy postulują, aby Komisja Europejska przeprowadziła interwencyjny skup mleka w proszku po aktualnych cenach. To, naszym zdaniem, przynajmniej na jakiś czas ustabilizowałoby sytuację, uważa Siniło. Wiceprezes dodał, że rolnicy obawiają się konkurencji w mleczarstwie z Ukrainą. Mają oni tańsze surowce do produkcji mleka. Soja, kukurydza, które są krajowe, nie muszą ich importować, a przetwórstwo mleczarskie można szybko rozwinąć, powiedział. Zaznaczył, że rolnicy obecnie eksportujący na Ukrainę obawiają się, że w ciągu kilku lat mogą stracić i ten rynek. To dla naszego mleczarstwa byłby potężny cios, stwierdził Siniło. Rozumiem rolników, ale pamiętajmy, że jesteśmy skazani na współpracę, rywalizację i konkurencję z Ukrainą, powiedział szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski. Dodał, że byłoby źle, gdyby Polska nie uczestniczyła w tej współpracy. Uważamy, że należy rozwijać przetwórstwo w oparciu o surowce ukraińskie. Powinniśmy to robić wspólnie i podejmiemy działania z rządem ukraińskim, aby zapewnić bezpieczeństwo działań w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, opartego na surowcach ukraińskich i polskich, a następnie eksportować poza Unią Europejską, powiedział Siekierski. W Białymstoku minister rozmawiał również o konsolidacji kredytów dla rolników oraz gospodarce wodnej w rolnictwie. Mówiąc o suszy, zaznaczył, że straty są widoczne i zróżnicowane. Podkreślił, że skala suszy jest ewidencjonowana. Powołano komisję do oceny strat, ale trudno jeszcze o konkretne dane. Szacujemy, że w Polsce w tym roku zbiory będą o 7% niższe w porównaniu do lat poprzednich, ocenił Siekierski. Minister wspomniał również o stratach spowodowanych gradobiciem. Wczoraj wizytowałem gminy na pograniczu województwa świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego, gdzie grad dokonał pełnego zniszczenia plonów. Musimy zidentyfikować skalę strat, aby móc wesprzeć rolników, którzy przez 12 miesięcy nie będą mieli żadnych dochodów, a będą ponosić koszty, aby przywrócić ziemię do odpowiedniego stanu, powiedział minister rolnictwa. Alina Ojdana ze Związku Zawodowego Rolnictwa Korona wypunktowała zaniedbania rządu w sprawie ASF-u oraz tragicznej redukcji gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Branży, powiedziałabym, najważniejszej chyba, jeśli chodzi o Podlasie, bo mówi się, że Podlasie to kraina mlekiem płynąca. Ale ja chciałam troszeczkę dzisiaj powiedzieć o branży, której na początku swojego wystąpienia nawet prezes Leszczyński nie wymienił, bo przecież takiej branży już na Podlasiu nie ma, a była też bardzo ważną branżą, branża trzodziarska, czyli hodowcy trzody chlewnej. I proszę Państwa, omawiamy dzisiaj sukcesy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej, czyli nasze 20-lecie. Otóż proszę Państwa, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, było 760 tysięcy gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. I to była też nasza perełka, mogliśmy się tym pochwalić. Ale cóż, już w 2015 roku zostało tylko 244 tysiące. No i cóż, mogliśmy to tłumaczyć tym, że rolnicy porzucali, likwidowali gospodarstwa, bo Unia Europejska, wymogi, bioasekuracja. Dobrze, to było jakieś wytłumaczenie.
ale ci mniejsi, czy to byli większe gospodarstwa, czy mniejsze, one sobie świetnie radziły. Do nich one nie wyciągały ręki od opłaty. 2015 rok 244 tysiące. No, ale co się zadziało w 2021 roku, że upadło aż 50%. Zostajemy już tylko przy 103 tysiącach gospodarstw utrzymujących przodę glebną. Dobrze, mamy kolejne wytłumaczenie. Szalejący ASF, zaczynający się od Podlasia, który właśnie wykosił hodowców z Podlasia. Nie zadziałały, wiadomo, no, organy państwa, bo ASF jest chorobą zwalczaną z urzędu, więc tu państwo nie stanęło na wysokości zadania. 103 tysiące gospodarstw. I to był 2021 rok. Wtedy przykręcono hodowcom śruby, jeśli chodzi o bioasekurację, do tego stopnia, że każde gospodarstwo miało indywidualnie opracować swój plan bioasekuracji. A w tym planie znajdowały się takie paranoje, że rolnik zatrudniający pracowników musiał określić, z czym ten pracownik wnosi kanapkę do tego gospodarstwa. To miała być postawiona kropka nad i. No i cóż, i ze 103 tysięcy gospodarstw tak ten plan zadziałał, że na koniec ubiegłego roku mamy 59 tysięcy. Następne 50%. Panie Szmulewicz, nas nie ocalało, nie wyparowało nas 1/3. Nas zlikwidowało się połowę, 50%. Dalej, koniec roku 2023, 59. Dzisiaj sięgam po statystyki, jest nas tylko 48 tysięcy przy szalejącym ASF-ie w Wielkopolsce. Dzisiaj dostaję telefon od rolnika, gdzie wybito 700 maciek i 2000 sztuk tucznika. Nie ma skrupułów, nie ma, bo takie są przepisy. No przecież pan minister Kołodziejczak wjechał po Lubelszczyźnie i mówił, że to jest paranoja wybijania zdrowia świń, ale chyba takie mamy przepisy. Mało tego, pojawia się problem jeszcze z gnojownicą, gdzie rolnik mówi, że oni są w strefie zapowietrzonej i przez 30 dni nie wolno im wywieźć bioogrodnika ani gnojownicy na pola. Co to znaczy? Za chwilę gnojownica zacznie wylewać się na gospodarstwa i gdzie wtedy będzie ochrona środowiska? Przecież to są sprzeczne działania, trzeba coś z tym zrobić. Donald Tusk twierdzi, że Zielony Ład jest korzystny, ponieważ chce, abyśmy jako Polacy płacili więcej za media, energię, gaz i śmieci, jednym słowem, za wszystko, co dotyczy funkcjonowania gospodarstw domowych. Teraz okazuje się, że planują przekazywać tanią energię, bez podatków, bez dodatkowych opłat Ukrainie. A my, Polacy, mamy ponosić wyższe koszty. Nie zgadzamy się na to. Nie akceptujemy, aby europejscy urzędnicy decydowali o sposobie ogrzewania naszych domów, mówi Tomasz Obszański, przewodniczący rolników indywidualnych Solidarność i opowiada również o planowanych działaniach rolników w odpowiedzi na sytuację w kraju, przypomina o konsekwencjach Zielonego Ładu oraz ujawnia kulisy wspólnej inicjatywy przedsiębiorców i rolników. Jak obecnie wygląda sytuacja rolników? Za nami duży pokojowy protest. W maju do Warszawy przybyło wiele osób z różnych części kraju, które mimo że sami nie są rolnikami, popierają ich postulaty. Dziś słychać, że planowane są kolejne protesty. Jak komentuje Obszański, protest 10 maja był demonstracją siły Solidarności Rolniczej i Solidarności Pracowniczej. Tak jak poprzednie był skierowany przeciwko Zielonemu Ładowi, co cały czas podkreślamy. Jesienią odbędzie się kolejny protest, w którym udział wezmą wszyscy, którym zależy na uniknięciu wysokich cen energii i gazu oraz na przywróceniu normalności. Widzimy, jakie propozycje ma dla nas rząd, dlatego zbieramy podpisy pod referendum i chcemy, aby naród wypowiedział się w sprawie Zielonego Ładu. Wciąż jednak wiele osób nie wie, czym jest Zielony Ład i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Rolnik na każdą okazję przetestował mierniki wilgotności ziarna. Cześć! A dziś u rolnika na każdą okazję wielki test mierników wilgotności ziarna. W tym wiaderku jest żyto, które dzisiaj próbowaliśmy kosić, ale było za mokre. Korzystając z okazji, że nie kosimy, postanowiłem zrobić taki mały eksperyment i dziś w laboratorium na każdą okazję będziemy sprawdzać tą samą próbkę żyta na każdym z tych trzech mierników. Mamy tutaj taki, proszę was bardzo. Mamy Dramińskiego, to są moich sąsiadów, no i mamy ten, z którego ja korzystam.
Każdy miernik jest innego producenta i mierzy wilgotność na podstawie próbki o różnej objętości ziarna. Zobaczymy, jak wyniki na poszczególnych miernikach będą się różniły, a na sam koniec zabiorę tą próbkę i pojedziemy ją zbadać w takim profesjonalnym urządzeniu za kilkadziesiąt tysięcy, takim, którego używają firmy zajmujące się skupem zboża i zobaczymy, czyj miernik był najbliżej prawdy. To co? Zaczynamy. Zaczynamy od mojego miernika, Unimed Digital, ale teraz to robi chyba Kramp. On działa na zasadzie mielenia próbki zboża, więc tutaj bierzemy tylko o, jakże to 9 ml. Ja wam to zaraz przyspieszę trochę, ale nie będę robił cięć, żeby nie było, że się tutaj ściemniam. I cyk. Słuchajcie, u mnie wyszło 15, o widzicie, tu. Bo tu mamy średnio, tu. 15,0. 15,0 na moim. Dobra, zapisujemy. Na drugi ogień, Drabiński, mojego sąsiada. Wybrałem już, że badamy żyto. Tutaj próbka jest dużo większa. Narozsypywałem, dobra. Dobra. Proszę bardzo, nie wiem czy zobaczycie. 13,5. Próba trzecia. MT Pro. Mojego drugiego sąsiada. Już sobie ustawiłem na żyto. Tutaj jest, powiedzmy, więcej niż u mnie, mniej niż w Dramińskim. Mam się odkaz obsypać tak równo, no to wsypiemy. Bierzemy z tego samego wyderka, żeby tu nie było. Dobra. Cyk. Ile? Równe 15. Czyli co? Mamy 15, 13,5 i 15. Jedziemy to sprawdzić na kombajn do mierzenia wielkości. Chodźcie. Dobra. Wilgotność, gęstość i temperatura. Idealnie. Mieliśmy jeszcze jeden pomiar, żeby nie było. I wyszło tyle. Bo żeby tu odparowało z góry, ze środka wiaderko wzięliśmy. To było z dołu wiaderka. Czyli bliżej 15. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o wystąpieniu Ewy Zajączkowskiej w Parlamencie Europejskim. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.